Dzień dobry, w moim studiu Joanna Lewandowska, Bieniek z Home Lab. Dzień dobry. I Maja Kućba z Jutrzenki Płock. Dzień dobry. A porozmawiamy sobie o tym, że podjęłyście współpracę. Właściwie cała drużyna Jutrzenki Płock podjęła współpracę z Home Lab. Ale przypomnijmy jeszcze, Asiu, na początku, czym w ogóle jest Home Lab. Home Lab jest to aplikacja i strona, dzięki której możemy zamówić pobranie krwi do domu. Czyli zamawiamy w prosty sposób właśnie te badania, które chcemy wykonać. Wyznaczamy termin, w którym chcemy mieć wykonane te badania i w określonym tym czasie przyjeżdża do nas personel medyczny, pobiera krew, zawozi próbki do laboratorium i wyniki odbieramy na telefonie. Jak w ogóle doszło do nawiązania współpracy Home Lab z Jutrzenką? No, Jutrzenka jest najstarszym klubem chyba tutaj, zwłaszcza kobiecym, sportowym w Płocku. Ma piękną historię. Dodatkowo zarząd, który obecnie działa w Jutrzence, zgłosił się właśnie do mnie, czy moglibyśmy nawiązać współpracę i przebadać dziewczyny. Ja znam te osoby też osobiście od kilku lat i wiem, że wkładają bardzo dużo serca w prowadzenie tego klubu. Więc no, dla mnie to było oczywiste, że jeżeli tylko uda nam się nawiązać wspólne cele i będziemy w stanie wykonać te badania, no to jak najbardziej. A w jaki sposób chcecie pomóc drużynie? Jesteśmy właśnie za zbiorowymi, grupowymi pobraniami krwi i moczu dla dziewczyn, dla zawodniczek tych profesjonalnych i tych młodych dziewczynek, które też w ramach klubu ćwiczą. Miały pobrania krwi, no i już odebrały wyniki. Także to jest taki nasz główny cel, żeby dbać o ich zdrowie. Mhm. A jakie w ogóle korzyści przynosi takie regularne monitorowanie krwi? Bo rozumiem, że to nie chodzi o jednorazową akcję. Nie, generalnie ustawa o sporcie, w której jest zapisane, jak powinni sportowcy się badać, zaleca badania krwi raz w roku. Oczywiście przed przystąpieniem do treningów i też raz w roku takie badania krwi, morfologia, OB, glukoza i mocz, badanie ogólne, plus EKG. Tak, to już jest inna historia, nie nasza. Natomiast te badania podstawowe raz w roku powinny mieć dziewczęta, w ogóle sportowcy, wykonane. To zaleca ustawa, natomiast tak z praktyki jeszcze warto też sprawdzić inne parametry, hormony, gospodarkę żelazową, żeby monitorować ten stan zdrowia. I no i ja tu myślę, że zawodniczki takie profesjonalne jak dziewczyny wiedzą, że muszą dbać o to zdrowie i się regularnie badają, bo to też na nich wymusza ustawa. Natomiast największy problem jest z osobami, które ćwiczą intensywnie, ale się nie badają. Tak? Mhm. To też powinny pamiętać, że raz w roku te badania powinny być wykonane. A przy takim badaniu krwi, jakie parametry są najważniejsze dla sportowców i co mogą powiedzieć, tak? Jaki sygnał mogą dać samym zawodniczkom? Tak jak już wspomniałam, morfologia, no tutaj możemy dużo sprawdzić, tak? Czy jest jakiś stan zapalny, czy może być anemia, tak? Czy niedokrwistość, czy brakuje jakichś witamin, czy pierwiastków typu żelazo. I dzięki temu, jak badamy regularnie tą naszą krew, te nasze parametry, jesteśmy w stanie też w odpowiednim czasie wyłapać, że coś jest nie tak i odpowiednio szybko zareagować. Bo jeżeli będziemy mieli prawidłowe wyniki badań, to ta efektywność tych treningów i potem meczy, tak? Będzie przekładała na efektywność i na to, że dziewczyny będą mogły zdobywać kolejne medale. A powiedz, Maju, teraz, jak takie regularne badania krwi i oczywiście wyniki wpływają w ogóle na planowanie treningów waszych? Wiadomo, jeśli każda z naszych dziewczyn jest zdrowa, trener nie musi się o nas jakoś bardzo martwić. Trenujemy wszystkie tak samo, wykonujemy te same ćwiczenia i jesteśmy po prostu spokojne o same siebie, bo wiemy, że nic nam nie dolega. Będziemy w 100% gotowe do każdego treningu i meczu. I po prostu to jest taka spokojna głowa i możemy zająć się wtedy na boisko tylko i wyłącznie graniem i wygrywaniem meczu. A czy te wyniki pomagają wam też jakoś w dobraniu odpowiedniej, nie wiem, suplementacji czy diety przy waszym trybie życia? Tak, bo jeśli zauważymy, że mamy za mało witamin, albo właśnie wydarzy się coś takiego jak jakaś anemia, no to musimy wtedy iść do dietetyka, porozmawiać z nim, powiedzieć, jaka jest sytuacja, bo dla nas takie rzeczy są naprawdę bardzo ważne. No bo wiadomo, jeśli nie jesteśmy nie do końca zdrowe, no to nie zagramy dobrego meczu, nie zrobimy dobrego treningu i to wtedy wpływa na całą
drużynę, a jeśli wiemy, co się dzieje, to możemy szybko zareagować, a na pierwszy rzut oka czasami tego nie widać. Mhm. A jakie inne działania jeszcze profilaktycznie podejmujecie, żeby móc w ogóle uprawiać tę aktywność sportową, która jest dosyć wymagająca? Staramy się często chodzić do lekarza sportowego, aby sprawdził ogólnie nasze zdrowie, typu EKG lub jakieś nasze rotacje, nasze stawy, kolana, łokcie, czy wszystko współgra ze sobą, żebyśmy były zdolne do trenowania. Majła, zapytam cię jeszcze o taką dosyć może intymną bardzo sprawę. Wiemy my, kobiety, że co miesiąc przytrafia nam się coś, co niekoniecznie jest miłe. Jak wy sobie radzicie z okresem w trakcie treningów, czy jeżeli zdarzy się to w czasie meczu? Jeśli zdarzy się to przed treningiem, to czasami dziewczyny po prostu mniej intensywnie uczestniczą w treningu, bo wiadomo, niektóre przeżywają to dużo gorzej niż reszta. Trener jak najbardziej to rozumie, jest wyrozumiały, mimo tego, że nie wie, jak to jest, ale współczuje nam zawsze z całego serca. A jeśli zdarzy się to przed meczem, to staramy się wziąć ewentualnie jakąś tabletkę przeciwbólową i mimo wszystko pomóc drużynie, jeśli jesteśmy w stanie. Mhm. Asiu, powiedz, jakie były w ogóle pierwsze reakcje, takie odczucia zawodniczek jutrzenki, bo pierwsze takie badanie grupowe już się odbyło. Ja mam nadzieję, że pozytywne były. Ta akcja bardzo sprawnie poszła. Mieliśmy super osoby pobierające, które naprawdę mają wielkie doświadczenie. I mi się wydaje, że to jest plus też dla dziewczyn, że nie musiały jeździć do punktu pobrań. Przyjechały do własnego biura, weszły bez kolejki i nie musiały stać czasami, tak? Tracić pół dnia, bo czasami się po prostu trafi kolejka w punkcie pobrań i tracimy godzinę czy więcej na to, żeby dostać się do tego gabinetu. Czyli jak to wygląda w praktyce? Ten termin jest jakoś umawiany wcześniej? My się umówiliśmy wcześniej, dwa konkretne dni. Tutaj dziewczyny zostały podzielone na dwie grupy. Młodsze dziewczynki były w poniedziałek, zawodniczki profesjonalne i te starsze grupy wiekowe we wtorek. Od godziny konkretnej i tak sukcesywnie przyjeżdżały, także nawet za długo nie czekały, żeby wejść do gabinetu. Natomiast generalnie taka usługa pobrań grupowych, która właśnie zaczęła działać w Home Lab, pozwala na to, że nasz personel przyjedzie do zakładu pracy i w określonych momentach przyjdą pracownicy na badania krwi, które im opłaca ich pracodawca i też nie muszą tracić dnia, brać wolnego czy zwalniać się, żeby dojechać do punktu pobrań. A jak to wygląda z odebraniem wyników? Wszystkie wyniki są na aplikacji. My tworzymy konto dla takiej osoby. Ona musi tylko uzupełnić dane i badania pojawiają się w aplikacji standardowo w formacie PDF. Jakie znaczenie mają dla ciebie miały te badania, czy generalnie mają badania na temat zdrowia? Jak to wpływa na ciebie osobiście, jeżeli chodzi o przygotowanie się do treningów i zawodów? Dla mnie takie badania mają naprawdę bardzo duże znaczenie, bo w przeszłości bardzo dużo walczyłam z niedoborem żelaza. I właśnie w sumie dzięki badaniom krwi się w ogóle o tym dowiedziałam, bo sama po sobie tego nie odczuwałam, więc już wiem, jak istotne to jest, tym bardziej przy moim dużym wysiłku fizycznym. Także staram się jak najczęściej się badać, sprawdzać, czy wszystko jest w porządku i dzięki temu mam spokojną głowę. Dziewczyny również, wiadomo, każdy może mieć jakiś problem, więc bardzo się cieszymy z tej współpracy i jest to dla nas bardzo istotne, że możemy kontrolować swoje zdrowie i wiedzieć wszystko na ten temat. Wyniki badań już macie. Nie pytam o szczegóły, ale jak wyszły? Z tego, co wiem, wszystkie dziewczyny są zdrowe i gotowe do przyszłego sezonu. Czyli jutrzenka górą, mamy nadzieję, będzie znowu. A jak oceniasz samą współpracę z Home Lab? Czy taka forma właśnie zaproponowana pobrania grupowego jest dla ciebie fajna? Jak przyszłam, panie były bardzo miłe, były bardzo sympatyczne. Widziałam tam pełen profesjonalizm, po prostu szybka akcja. Ja po prostu byłam w niebo wzięta, bo jestem bardzo niecierpliwa, nie lubię czekać. A tutaj wszystko poszło gładko. Pani się bardzo ładnie wkuła wszystkim dziewczynom, aż nawet chwaliły na treningu. Także jesteśmy bardzo zadowolone.
No to fajnie, że takie łatwe, szybkie i przyjemne to było, bo wiemy dobrze, że nie zawsze to tak miło wygląda. Wspomniałaś tutaj o tych kolejkach, no ja też ich ostatnio doświadczałam bardzo mocno i to nie jest przyjemne wstawać raniusieńko, iść na czczo i właśnie uczestniczyć w takim pobieraniu krwi. Jakie są wasze dalsze plany w kontekście współpracy Jutrzenki i Homelab? Na pewno będziemy się wspierać medialnie. Będziemy też jeździć na większość meczy, żeby uczestniczyć i przeżywać te emocje razem z dziewczynami. Trzymamy kciuki, bo jesteśmy całym sercem z nimi i wierzymy, że będą osiągały kolejne sukcesy. No i mam nadzieję, że kolejna taka akcja za jakiś czas się znowu wydarzy. To jest na pewno bardzo, bardzo ważne, a no właśnie, jeszcze jeżeli chodzi o innych sportowców, jakie rady dałybyście innym sportowcom w zakresie dbania o swoje zdrowie? Co tutaj jest najważniejsze? Pod takim kątem właśnie badań, bo sportowcy profesjonalni, tak jak już wspominałam, oni wiedzą, że muszą, bo to jest ich narzędzie pracy ciało, więc oni muszą o nie zadbać, kontrolować je standardowo. Natomiast często amatorzy o tym zapominają. Jeżeli intensywnie ćwiczymy 3 razy w tygodniu, my powinniśmy wykonywać raz na jakiś czas takie badania. Tak, zaleca się teoretycznie raz w roku, natomiast ja uważam osobiście raz na pół roku iść, przebadać się, podstawowe badania krwi, bo z takiej morfologii, z moczu bardzo dużo możemy wyczytać, tak? To nie są jakieś drogie badania, a mogą nam przynieść wiele korzyści, jeżeli na odpowiednim etapie wyłapiemy ewentualnie jakieś choroby lub początki chorób. Tak samo często zwłaszcza amatorzy biorą odżywki białkowe, tak? No bo żeby na budowę mięśni i tak dalej. Natomiast nie zdają sobie sprawy, że obciążają tym swoje nerki. I bardzo trzeba uważać, bo po jakimś czasie dłuższym suplementacji takimi odżywkami, jeżeli mamy słabsze nerki, to niestety możemy doprowadzić do niewydolności, tak? No i wtedy będzie płacz, tak? Jeżeli będziemy kontrolować regularnie te parametry podstawowe, jesteśmy w stanie dostosować ilość tych odżywek i naszej diety do tego, żebyśmy osiągali i lepsze efekty i byli zdrowi. No właśnie, bo my tutaj mówimy o sportowcach, czyli tych, którzy już tak profesjonalnie zajmują się sportem, a przecież jest sporo osób, które tak po prostu sobie wymyśliły, a schudnę, to idę na siłownię, nie? I ćwiczę 3-4 razy w tygodniu. Ja czasem widziałam, że też nie rozróżniają, na czym polega znaczenie wody mineralnej, a źródlanej, nie, że to też jest, że źródlana jednak nam wypłukuje te wszystkie mikroelementy z organizmu, no a mineralna ich dostarcza, więc to też taka wiedza podstawowa, myślę, że bardzo by się niektórym osobom przydała. Tak, i myślę, że też Maja może powiedzieć na temat, jak bezpiecznie ćwiczyć, tak, że no, ma doświadczenie w tym, jak przeprowadzać takie treningi, żeby dbać o siebie, o swoje stawy zwłaszcza, prawda? Tak, zgadza się. Czasami widzę, nawet jak chodzę na siłownię, że naprawdę niektórzy ludzie myślą, że wiedzą, a ja jako już, no, zawodniczka, która ma parę lat stażu, to już widzę, że coś się nie dzieje, coś jest nie tak. Widzę osłabienie, a mimo tego ktoś tak próbuje być coraz lepszy, a to nie o to chodzi. Trzeba naprawdę na spokojnie wszystko przemyśleć, przeanalizować, mieć jakąś świadomość swojego ciała i organizmu, bo bez tego nigdzie nie zajdziemy. Zalecamy w takim razie jak najbardziej i ostrożniejsze ćwiczenia i korzystanie z badań, bo to jest bardzo istotne, bo przecież wiele chorób przebiega w ukryty sposób, tak? My nawet nie jesteśmy świadomi tego, że tak, jakaś choroba rozwija objawy się. Objawy są dopiero, jak już faktycznie jest takie tąpnięcie duże. A jeżeli my wcześniej zareagujemy, możemy to na przykład taką anemię właśnie, czy dietą, czy jakimiś ziołami, tak? W sposób naturalny wyprowadzić, a nie potem już na przykład zastrzyki z żelaza, tak? Bo nic innego już nie działa. Ja, ponieważ już tak trochę na prywatę wjadę, ponieważ jestem po dosyć poważnym zabiegu też operacyjnym, który wyszedł zupełnie przez przypadek i też przy badaniach gorąco zachęcam. Badajmy się na co dzień, nie od święta, badajmy się regularnie, bo to naprawdę jest bardzo ważne dla naszego zdrowia. I na koniec, grupowe badania w miejscu pracy czy nauki. Hit czy kit?
może Maja. Jak dla mnie to jest bardzo duży hit. Jestem naprawdę zadowolona i każdemu polecam firmę Homelab, bo no po prostu uwielbiam tą firmę. Co mi pozostaje? Przyłączam się, bo ja jestem całym sercem za tym, żeby każdy zadbał o swoje zdrowie w jak najlepszy sposób. Także bardzo dziękuję Wam za rozmowę i mam nadzieję, że wielu naszych słuchaczy, czytelników i widzów skorzysta z Waszych rad. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Dziękuję. W moim studiu gościły dzisiaj Joanna Lewandowska-Bieniek i Maja Kućba.